Portal WRC.pl. Mnóstwo dobrej zabawy dla dzieci i dorosłych, wspaniałe konkursy z nagrodami, a także dwa seanse filmowe w specjalnie przygotowanej strefie. 9 lipca na Wągrowieckim Rynku odbył się piknik zorganizowany przez Bank BGŻ pod nazwą Filmowy Piknik Banku BGŻ. Podczas trwania pikniku organizatorzy zadbali o szereg atrakcji dla najmłodszych. Jedną z nich była ścianka radości, na której każde dziecko mogło napisać swoje radosne przesłanie lub hasło. Sporo atrakcji wywołała fotobudka, gdzie można było zrobić sobie zdjęcie i wysłać je na Facebooka, maila lub wydrukować. Zadbano też o zdrowie. W specjalnym namiocie można było zbadać sobie ciśnienie, puls oraz wagę. Nie zabrakło też namiotu dla fanatyków motoryzacji i gier komputerowych. Młodzi kierowcy mogli pościgać się z komputerem na specjalnym torze lub porównać swoje umiejętności z umiejętnościami swoich kolegów. Na scenie cały czas odbywały się konkursy z nagrodami, a między uczestnikami spacerowała Baśka, wiewiórka, która zabawiała dzieci i pozowała do zdjęć. Warto dodać, że miasto Wągrowiec znalazło się wśród 53 miast z całego kraju, w których Bank BGŻ zorganizował piknik. Po krótkiej przerwie, którą ekipa wykorzystała na przygotowanie rynku do wieczornej projekcji filmów, mieszkańcy Wągrowca zasiedli w wygodnych leżakach i obejrzeli Epokę Lodowcową 4 oraz Licencję na uwodzenie. Jak zapowiedział dyrektor banku BGŻ w Wągrowcu Remigiusz Łączka, bank nie zamierza spoczywać na laurach. W przyszłości zorganizuje podobne pikniki, na które już dzisiaj gorąco zapraszamy. Jedno jest pewne, bank BGŻ dobrze służy ludziom. Portal WRC.pl.